Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obliż, ile gramów tlenku fosforu 5 należy odważyć, aby próbka zawierała tyle samo cząsteczek, ile znajduje się w 4,9 g kwasu siarkowego 6. Lecimy z danymi. Obliż, ile gramów, jak gramy, to mała mk. Tlenku fosforu 5, pamiętajcie, że to jest dimer, czyli mamy 5O2, a jak dimer, no to di, wymnażamy razy 2. I nie dwójka, tylko czwórka, i nie piątka, tylko dziesiątka. Tego mamy się tutaj doliczyć. Należy odważyć, aby próbka zawierała tyle samo cząsteczek, czyli mamy liczbę cząsteczek P4 o 10 jest równa liczbie cząsteczek kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4, i my mamy jego masę. Dobra. To lecimy wzór na NK. To jest liczba moli razy stała wartość. Stała wartość, no to nie musimy tego wyliczać, natomiast tu mamy liczbę moli, tego nie mamy. Wzór na liczbę moli to masa próbki w gramach na masę molową. To żeby policzyć NK i przejść od tej masy do tego, potrzebujemy wyliczyć to. Ale najpierw musimy policzyć to. Zatem potrzebujemy masy molowej. Przechodzimy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych i szukamy masy wodoru, siarki, i 4 moli tlenu. Wymnażamy, dodajemy i możemy liczyć liczbę moli. Mała mk 4,9 g na masę molową dzielimy, mamy. Mając to, wyliczamy NK. Czyli jak my sobie to wymnożymy, to będziemy mieć tak. Teraz zamieniamy to na postać notacji wykładniczej, czyli przesuwamy przecinek w jedno miejsce, o jedno miejsce. Czyli potęga została zwiększona o jedno miejsce, to nasza potęga musi zostać zmniejszona o jedno miejsce, żeby była równość. I to jest ilość zarówno, bo mamy tutaj napisane, że mają tak tyle samo cząsteczek, zarówno kwasu siarkowego 6, jak i tego tlenku fosforu. Ok, to oznacza, że my będziemy mieć tego tlenku fosforu, bo to też trzeba było, po prostu było wyliczyć, będziemy mieć małą n-kę, która wynosi tyle. Ale musimy to poprzeć jakimś tutaj równaniem, dlaczego tak się dzieje. I zapisujemy sobie tutaj wzór, że to jest wyliczone N na stałą wartość. No jak my tutaj to podstawimy?
No to zwróćcie uwagę, że tu mamy nie tak, jeżeli chodzi o potęgi. Możecie sobie wtedy podstawić to. Tak czy siak wychodzi 5 setnych mola, no bo musi. I jak mamy już to, to przekształcając sobie ten wzór, jesteśmy w stanie wyliczyć ten tlenek. Ale co my to potrzebujemy? Masy molowej. To zapiszmy sobie ją jeszcze tu. I uwaga, tu mamy aż 4 razy 31 gramów na mol. A to aż 10. Łącznie 284 gramy na mol. Do wzoru daje nam to 14,2 gramy P4O10, czyli tlenku fosforu 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.